czy mapy zobaczyliśmy tylko w starciu z ekipą Godsend. No ale zobaczmy teraz, jak Players zaprezentuje się na Inferno, bo moim zdaniem mapa de Inferno i ekipa Players to jest taka mapa, na której oni absolutnie będą w stanie stawić czoła drużynie FaZe. To prawda, ale też pamiętamy FaZe, tą walkę w czasie finału w Intel Extreme Masters Katowice. Tak naprawdę przez całą fazę, przez drabinkę playoff FaZe na mapie Inferno wyglądało naprawdę świetnie. No ale to właśnie tutaj pokonywali G2. To był pierwszy mecz, pierwsza mapa finałowa po dogrywkach 19-15. Dzisiaj nie będzie łatwo, bo tak jak wspominaliśmy, ta forma nieco zniżkowa po tym wielkim sukcesie, po tej znakomitej grze, ale nie wolno odbierać im szans na to, aby poszukać tutaj sukcesu. Przecież ich mapa, z drugiej strony Players, niezwykle skuteczni, którzy już nieraz pokazywali, na co ich stać. Runda pistoletowa, 55 sekund do końca, wciąż bez eliminacji, ale Hopbit zyskuje coraz więcej informacji i zaraz robi się naprawdę ciekawie. No i za chwileczkę terroryści będą zamknięci, muszą przyspieszać, ale też widzimy, że tutaj rozpoczyna się rozstrzelenie. Strzelanie Broki z fragiem, zobaczmy, jednak te eliminacje wpadają na konto ekipy FaZe. Dopiero Hobbit z odpowiedzią, sytuacja 3-2, natomiast Broki bardzo mocno obity, ale Robs teraz robi bardzo dużo dobrego dla swojego zespołu. Co Hobbit teraz wypalił? No i pod ścianą ekipa FaZe, dwójkowo zamknięci w bombsite terroryści. Hobbit jeszcze sprawdza, czy pod balkonem nie znajduje się jakiś z rywali. Inters na blisko, musi spodziewać tutaj swojego rywala. Broki namierzony. Broki teraz będzie chciał grać na kontakt, będzie chciał grać na czas, ale już wiedzą, że dwójka rywali znajduje się w B-sie, muszą przyspieszyć. W tym momencie antyterroryści próbuje Inters, ale bardzo ładnie to wszystko FaZe rozgrywa na czas. Ależ problemy strzeleckie, ale tych problemów strzeleckich ekipa FaZe w tym momencie nie miała. Kapitalna końcówka w ich wykonaniu. Najwięcej do powiedzenia przecież MVP całego turnieju w katowickim Spodku. I ta runda pistoletowa dla niego wygląda równie znakomicie. Dwa fragi zdobyte, już za parę chwil będzie miał okazję, aby sięgnąć po snajperkę. I on nawet w ofensywie, na mapie Inferno, z tą snajperką potrafi robić rzeczy niesamowite, a więc troszeczkę cierpliwości. I jestem przekonany, czeka nas tutaj naprawdę znakomite widowisko. No tutaj absolutnie, bardzo dobrze, że wspomniałeś Brokiego, bo mi się wydaje, że w tym momencie, jeżeli chodzi o sam turniej ESL Pro League, cieszmy się z tego, że na pewno ta impreza jest rozgrywana na lanie i wydaje mi się, że Broki, im dalej FaZe będzie grało w tym turnieju, tym będzie prezentował coraz to lepszą, coraz to stabilniejszą formę i na razie dobrze wchodzi w to spotkanie, ale też będziemy chcieli zobaczyć, jak on będzie prezentował się, kiedy AWP-a w jego dłoniach się pojawi. Twist próbował, ale Hobbit teraz na bliski dystans tego PM-a zdobywa tą eliminację, tylko sam mocno ucierpiał w tym starciu. 22 punkty zdrowia na Fanny, 44 HP i już zmieniają zawodnicy FaZe decyzję, który z bombsite'ów będzie atakowany. Strata pod bombsite'em B i szybka rotacja w okolice środka. I za chwileczkę tutaj trójkowo pilnowany bombsite'a. Zobaczymy, jak szczelnie w tym momencie przez ekipę Players. Ale fakt, że udało się zdobyć eliminację otwierającą Shiros nową, ale na razie nieskutecznie nie udało się. Plan był niezły, odległość równie dobra, ale jednak ostatecznie bez sukcesu. I kończy się to wszystko na razie tylko jedną eliminacją. I wydaje się, że na Fanny dalej nie będzie walczył, bo ten zachowany Galil do kolejnego starcia może mieć naprawdę spore wejście, mocne uderzenie i prawdopodobnie w ten właśnie sposób to wszystko już za parę chwil będzie starał się rozegrać zawodnik formacji defensywnej. No, miało być naprawdę niebezpiecznie, ale opanowali sytuację zawodnicy FaZe i to naprawdę w perfekcyjny sposób. Tutaj bardzo ładnie FaZe idzie zdecydowanie zgodnie z planem. Chcą osiągnąć na początku tego spotkania prowadzenie wynikiem 3-0, a to będzie jak najbardziej do zrealizowania, bo przecież widzieliśmy, że zdecydowali się na zakupy antyterroryści, dlatego też w rundzie numer 3 nie będzie mowy, ażeby jakieś większe wyposażenie w szeregach antyterrorystów będzie. Jestem ciekaw, jak to wszystko dzisiaj się ułoży. Obserwujemy naprawdę spore problemy z grą w defensywie, szczególnie widzieliśmy to, przepraszam, w ofensywie, szczególnie widzieliśmy to w czasie poprzedniego spotkania. ENS co prawda wygrało rezultatem 2-0, ale oni wracali z wyniku 11-3 i dopiero w defensywie po wygranej rundzie pistoletowej byli w stanie zaproponować piękną serię i wygrać 16-12 mapę deniów, ale też znakomicie sobie poradzili w czasie zmagań na overpassie. I tutaj wydaje mi się, że FaZe również może mieć problemy z tym, aby w ofensywie szukać punktów. Na razie Kaligan znakomicie jest odpowiedź ze strony Interza, ale Twist błyskawicznie reaguje, trafia w głowę rywala i widzimy sytuację 4-2. Przewaga, której nic więcej drużyna Players nie powinna zrobić na Fanny. No, kwestia zachowywania tej broni do kolejnej rundy, ale mam wrażenie, że to akurat nie jest konieczne.
No i tutaj też widzieliśmy, że ten atak rozłożony na raty dwójkowo mimo wszystko pilnowany był środek i drugi środek przez zawodników FaZe. Spodziewali się, że ewentualna agresja w okolicach środka może się pojawić. Natomiast też bez większych problemów pod bombsite'em B Twist, Carrigan dwie eliminacje, udało im się to zdobyć, otworzyło im to drogę do tego bombsite'u i też bomba podłożona, tak więc 3-0 za chwileczkę stanie się faktem, zobaczymy tylko czy jeszcze dwójka pozostałych graczy players będzie w stanie swój ekwipunek zachować. No Axil już na pewno nie i na Fanny również złapany przez Robsa. Tak więc mamy wynik 3-0, tylko... Tak, jasne, to może mieć olbrzymie znaczenie, szczególnie, że Shiro przez dłuższy czas był wyróżniany jako jeden z tych najniebezpieczniejszych zawodników ze snajperką w dłoni. Na takiej mapie, gdzie ta snajperka potrafi robić rzeczy naprawdę niesamowite, po raz kolejny powinien udowodnić na to, że stać na razie pod bananem. To tutaj będzie szukał kontroli, to tutaj będzie szukał możliwości, aby zagrozić przeciwnikom. Na razie jednak FaZe bardzo spokojnie, bez pośpiechu, to wyposażenie po ich stronie oczywiście pozostawia nieco do życzenia, bo tylko i wyłącznie dwa AKC, do tego MAG-10, MP9 i Galil, a więc w wielu przypadkach bezpośrednich starć, to jednak antyterroryści mogą mieć przewagę i teraz Inters wychyla, jeden frag na fali, Hobbit, sypią się te eliminacje na środku, no i w grze pozostaje tylko i wyłącznie Robs, ale błyskawicznie kończy to Axil, 3-1, przełamanie już na pierwszym fullu, ale tak naprawdę... Aż tak wielkiego znaczenia te straty nie mają, to już są 3 rundy zaliczki i wydaje mi się, że tą zaliczkę jeszcze większą mogą sobie zawodnicy FaZe wypracować. Zobaczymy, czy będą w stanie w kolejnej rundzie się trzeci wstawić swojemu rywalowi, ale już agresja na apartamentach. Reign z fragiem szybko odpowiada. Inters i Shiro zmienia teraz pozycję wcześniej pod bombsite'em B, teraz agresywnie z AWP-om na apartamentach. Dlatego też już wiedzą terroryści, że trzeba przyspieszyć. Snajperki pod B na pewno nie będzie. No i to mogła być kluczowa eliminacja, jeżeli chodzi o szukanie możliwości, aby znaleźć kolejny sukces. Na razie jednak szybko odpowiedź jeszcze ze strony Twista. I już za parę chwil bomba powinna zostać podłożona, chociaż Inters łapie eliminację i przewaga jednego gracza. Chociaż Broki i Carrigan cały czas mogą mieć wiele do powiedzenia i zrobią wszystko co w ich mocy, aby znaleźć sukces numer 4. Tym razem też przełamać szansę rywala na to, aby doprowadzić do błyskawicznego wyrównania. Ale jak dokładnie się to ułoży? Przyjrzyjmy się uważnie. Na Fanny łapie Carrigana i tylko Broki pozostaje w walce. Ta pozycja dla snajpera no nie jest najlepsza. Tutaj już za parę chwil powinien nadejść sukces po stronie formacji defensywnej, chociaż czasu jest niewiele. Broki jeszcze trafia, ale Inters bardzo szybko odpowiada. Jest zestaw do rozbrajania i tym samym jest też sukces, ale no niewiele brakowało. Wychylenie i też udało się zawodnikom players uporać z nominalnym snajperem drużyny FaZe. No i FaZe teraz bez pieniędzy, dlatego nie dziwi w tym momencie taka sytuacja, taki rozwój sprawy, że w rundzie numer 6 zaczynają zawodnicy players grać agresywnie, za wszelką cenę chcą przejąć banan i potem czekać na decyzję swojego rywala. No FaZe zagraża, natomiast na razie nie ma wykończenia. Dla players oczywiście każdy kolejny sukces jest zadowalający, ale trzeba patrzeć również na pieniądze, bo tutaj jedno przełamanie ze strony terrorystów może wskazywać na spore problemy z tym, aby po raz kolejny pojawić się z fullem. Przyjrzyjmy się zatem w jaki sposób teraz, korzystając tylko i wyłącznie z Desert Eagle, FaZe będzie szukało możliwości, aby zdobyć punkt, ale Shiro staje na drodze Carrigana. Bardzo łatwa eliminacja zdobyta przez snajpera drużyny players. No i coraz więcej zaczyna wskazywać nam na rezultat 3-3, bo na razie szczególnie dobrego planu po stronie FaZe nie obserwujemy. To jest szukanie eliminacji, poszczególne wychylanie, ale czas ucieka, granatów dymnych też nie mają, tylko jeden, a więc sam atak na bombsite B może się nie udać. Na pewno będzie o to bardzo, bardzo ciężko, ale może jeszcze będą w stanie zaskoczyć zawodnicy FaZe, kto jak nie... Zwycięzcy Intel Extreme Masters Katowice. No ale jest tutaj Shiro i on musi teraz zrobić dużo więcej, ale zobaczmy, jest pierwsza pomyłka, strzał niecelny, ale na fan jest ciemni, ale zobaczmy, Rob teraz wypalił jak z armaty, zobaczmy co Reign robi w tym momencie i sytuacja 3-3, ale jest tam blisko Hobbit, który kapituluje, bo Rob podnosi snajperkę, no i w tym momencie bardzo niebezpieczna sytuacja dla ekipy players, bo mieli już wszystko tak naprawdę poukładane pod siebie, ale ten pierwszy nietrafiony strzał od Shiro rzutuje nam na taką sytuację, że jest to moment, w którym muszą spieszyć się zawodnicy players, sytuacja 2-2.
dwóch, podniesiona AWP-a i M4-ka u Brokiego, z której nie daje teraz rady Broki, ale jest Robs, który już wie, gdzie znajduje się rywal i proszę bardzo, jak Broki... Telekstream Masters Katowice, to myślę, że również warto wspomnieć o tym, z jakimi problemami mierzyła się cała drużyna. Mimo wszystko nadszedł sukces. Robs, długo wyczekiwany transfer, który miał dać olbrzymie wsparcie Face, no ale ten nie był w stanie w pełni gotowości przyjechać na tę fazę grupową. Pojawił się oczywiście w fazie playoff. Miał dobre spotkania, ale na pewno nie były to spotkania wyśmienite. Kilka mniejszych błędów wkradło się, jeżeli chodzi o to indywidualne podejście ze strony tego zawodnika. Natomiast trzeba pamiętać, że on właśnie w takich chwilach jak te jest niesamowicie skuteczny i pokazał to po raz kolejny. Może na razie nie błyszczy, natomiast to, co ma robić, wykonuje w 100%. No ale tutaj zobaczmy teraz, sytuacja dla ekipy Players może układać się nie najlepiej, mimo iż już w tej rundzie mają tą jednoosobową przewagę, to jednak gdyby ta właśnie runda numer 7 wpadła na konto ekipy FaZe, no tutaj 6 do 2 w ataku, mogłoby być bardzo ciężko, żeby FaZe po prostu miało przegrać mapę, którą sami wybrali. Natomiast Players skoncentrowane, skupione i znowu atak za chwileczkę rozpocznie się pod tym bombsite'em, pod którym w rundzie ostatniej udało się skutecznie przełamać defensywę swojego rywala niepotrzebnie. Teraz na fany wychylał przez tego smoke, ale jest Hobbit na doniczkach. Hobbit z dwoma eliminacjami, Robs odpowiada. No i znowu zawodnicy FaZe podkładają bombę. Bardzo agresywnie Broki z nad tego smoke'a. Mogą się tego w tym momencie antyterroryści nie spodziewać, ale jednak strzał niecelny i już muszą zmieniać pozycję zawodnicy FaZe. Chowa się Broki, ale tylko na krótką chwilę, bo już za tych trójek łapie swojego rywala. Axil wyeliminowany. No i jest Inters, jest Shiro, ale tak jak wspomniałem, jeżeli oni przegrałem tą rundę, to naprawdę już będzie bardzo gorąco w tym spotkaniu. No nie spodziewałem się, że FaZe może nałożyć tak wysokie tempo, ale wszystko wskazuje na to, że sukces już za parę chwil po raz kolejny powędruje na konto drużyny ofensywnej. Jeszcze Shiro trafia, ale nie eliminuje. I będziemy mogli obserwować rezultat 5 do 2, ale i również problemy ze skompletowaniem dobrego wyposażenia. No tak, na to powiem szczerze, nie zwracałem uwagi, ale masz pełną rację w tym, co mówisz. Dziękuję. Cieszę się, że się ze mną zgadzasz. Tak początek meczu i już tak miło się nam zrobiło. Ósme starcie, gdzie Shiro próbuje za WP. Oczywiście na razie niewiele to zmienia, bo eliminacja co prawda zdobyta, ale pod bombsite'em A. A atak po raz kolejny realizowany jest przy BS-ie mniejszym, gdzie teraz tylko i wyłącznie Hobbit z CZ-ką. Krótki dystans to mogło zadziałać, ale Broki z P250 eliminuje przeciwnika. No i prawda jest taka, że Shiro w tej walce już nie powinien uczestniczyć. Tutaj nie ma mowy o przełamaniu, o punkcie numer 3 dla Players. To jest oczywiście próba po raz kolejny zachowania snajperki do kolejnej rundy. Rundy, w której już Players będzie miał okazję, aby pojawić się z M4-kami. No tutaj też wydaje mi się, że takim niepokojącym sygnałem, okej, to będzie dopiero 6-2, jeszcze Players może spokojnie tutaj ugrać dla siebie dobry rezultat, chociaż wydaje mi się, że przed rozpoczęciem spotkania FaZe 6 rund w ataku brałoby absolutnie w ciemno, ale taki kolejny sygnał bardzo niepokojący, Broki dobrze wchodzi w to spotkanie, Broki dobrze gra z AWP-ą po stronie atakującej. No moim zdaniem to jest aż strach pomyśleć, co będzie się działo, kiedy FaZe przejdzie do defensywy, no bo trzeba też spojrzeć na to z tej strony, że jeżeli FaZe gra Broki, to FaZe po prostu wygrywa. No tutaj jakby to zawsze działa. Gra Broki, gra Robs. Karrigan też jak na razie większych błędów nie popełnia. Może te błędy się pojawią, kiedy Karrigana będziemy widywali częściej pod bombsite'em B. I też tam pewnie drużyna Players będzie... Nie budowania wejścia na bombsite. No i kolejna próba z dobrym wyposażeniem dla Players. Mieli swój moment, kiedy wszystko funkcjonowało. Ale niedużo czasu minęło i po raz kolejny FaZe okazuje się lepsze. Hobbit rozpoczyna, ale Twist z błyskawiczną odpowiedzią nie pozwala tutaj na komfortową sytuację dla zawodników formacji defensywnej, aby przejąć kontrolę nad bananem. No i na razie wygląda to naprawdę obiecująco, jeżeli chodzi o formację atakującą. Ale tutaj bardzo ładnie próba przejęcia kontroli pod bananem, trójkowe wychylenie. Hobbit mógł z tego wyciągnąć troszeczkę więcej, ale mimo wszystko Twist też mocno ucierpiał. 19 HP, dlatego też snajperka od razu powędrowała w ręce tego też zawodnika. Natomiast już jest zmiana tempa. Teraz to zawodnicy FaZe będą chcieli zagrać troszeczkę na wyczekanie. Cały czas w okolicach drugiego środka zostawiony Robs, ale tam też nie widzimy
jakiejś niepotrzebnej agresji ze strony antyterrorystów. Raczej takie standardowe ustawienie, no może nie do końca. B, znowu odpuszczone, jakby players doszło do wniosku, panowie, nie ma takiej opcji, no już w 9 rundzie nie będą na pewno atakowali znowu pod B, muszą zmienić swoją decyzję, a widzimy, że Face z uporem maniaka będzie znowu pchało bombę pod bombsite B. No taki jest ich plan na sukces. Zaraz przekonamy się, czy rzeczywiście to może ciągle działać, chociaż wiele wskazuje na to, że na razie odpowiedzi ze strony players dosyć gładkiej nie uświadczymy. Ale późna rotacja. Późna rotacja. Tak, no Strafan jest sam i jeszcze po tym flashu zdradził swoją pozycję, wychylił Rain, chociaż też jeszcze chwilę zamieszany w tym całym amoku po dorzuconych granatach dymnych i flashach. Players odpuszcza, players dalej nie walczy, oni wiedzą, że bombsite został oddany. Ta rotacja zbyt późna, o której wspominałeś. Jest 7-2, 5 punktów przewagi. Świetna gra ze strony Face. Tym bardziej, że ja skupiałem się na tym, co dzieje się na minimapie. I Inters był już bardzo bliski środka. Jednego ze swoich graczy mieli w okolicach biblioteki i w momencie, kiedy ekipa Face zaczęła dorzucać już takie granaty, które nie wskazywałyby na żadną możliwość rotacji pod bombsite'a, żeby to był fake w ich wykonaniu. Nie wiem, czy tutaj poszło za późno info, czy jednak jakby spodziewali się, że faktycznie Face próbuje zafejkować i jednak będą odbijali z powrotem pod A. No tutaj troszeczkę chyba złapali się sami własną pułapkę zawodnicy players i wydaje mi się, troszeczkę zabrakło ryzyka. Dużo bardziej opłacałoby im się w to w tej rundzie, gdyby Inters sprawdził, co dzieje. Drugi full, no i potem to przełamanie na forcie ze strony Face Clanu, a tak naprawdę, gdyby players nie poniosło wtedy porażki, to prawdopodobnie śledzilibyśmy rezultat 4-3 dla nich. Bo po tym forcie nieudanym, czysto teoretycznie oczywiście dla Face, musiałaby nastąpić runda ekonomiczna, a więc antyterroryści mogli być na prowadzeniu. Mogli mieć 4-3, ale jedna niedokładność, jedna lepsza indywidualna runda w wykonaniu zawodników formacji i drużyny atakującej. No i proszę bardzo, z tych szans na niezły rezultat budzi się teraz wątpliwość, czy to spotkanie jeszcze uda się uratować, bo Face jednak, jeżeli chodzi o grę po stronie antyterrorystów, jest skuteczny, ale teraz Exil otwiera. Łapie Twista, Karrigan szuka błyskawicznej odpowiedzi w okolicach konektora spod Kashiro, ale ten akurat dobrze wcelowany, wielu błędów nie widzieliśmy, a jeżeli nawet błąd się pojawi, to i tak jest jeszcze na Fani, który odpowiada 5-3. No i już za parę chwil powinien też pojawić się trzeci punkt dla drużyny defensywnej. No i zobaczmy, czy to wszystko tak właśnie się zakończy. Tutaj na razie bardzo ładnie ustawienia antyterroryści przewadzą, ale ładnie. Robs zeskakuje, odcięta dwójka od biblioteki. Jeżeli Broki by miał szansę przyspieszyć, tylko no właśnie ten koktajl Mołotowa, granat zapalający uniemożliwił mu sprawdzenie tego, co dzieje się w bombsite. Teraz antyterroryści czekają na rozwój wydarzeń, ale Broki znowu podłoży bombę. Inters musiał skapitulować. No i to są te problemy, o których wspominaliśmy, że jeżeli Broki i Robs grają na tak wysokim poziomie, to faktycznie players może mieć ogromne problemy, żeby to spotkanie zwyciężyć. Może i ta runda faktycznie wpadnie na ich konto, ale Face jest bardzo mocne i pokazują to w każdej, absolutnie w każdej rundzie tego pojedynku. I po zmianie stron to wydaje mi się, że obraz ich gry mocno się nie zmieni. Ale teraz Shiro znajduje swojego rywala Broki w bombsite, tylko że na Fani w końcu znalazł też eliminację dla siebie. Był bardzo blisko, żeby pomóc tutaj swojemu koledze z drużyny. No i jest ten punkcik na przełamanie, ale teraz trzeba zdobywać rundy już z rzędu, no bo taki plan nie podłożyło bomby. Gdyby nie zdobyło dodatkowych 3 fragów, no to players byłoby zadowolone, a tak to cieszą się. Owszem, jest ten trzeci punkt, ale to wciąż nie jest sytuacja, jak widać, pod kontrolą. W momentach, w których to wszystko powinno wywołać olbrzymi uśmiech na twarzy i taką radość, że przełamanie nastąpiło bezproblemowo, tutaj kolejne niedokładności wkradają się w szeregi drużyny players. Ta runda akurat otwiera się dla nich obiecująco. Zdobyta eliminacja, kontrola banana, chociaż Karrigan jeszcze poszuka odpowiedzi, no to jednak chodzi wprost po celownik Hobbita i wydaje się, że to 11 starcie już bez problemów. Ten czwarty punkt dla players powinien nadejść. Ale teraz widzieliśmy, że players już idąc za przykładem tego, okej, nie wyszło im pod A, na pewno będzie pod B i trójkowo pilnowany banan i te granaty, które bardzo ładnie zostały dorzucone przez antyterrorystów, szybciutko wyeliminowały jednego z zawodników Face. Face nie ma kontroli banana i troszeczkę już w tym ataku się pogubili. Teraz bez żadnej straty drużyna players, tak więc udaje się. Będziemy częściej widywali po zmianie stron. No i proszę bardzo, 5 razy AK-47 jest, ale teraz Face musi wygrać, jeżeli myśli o tym, żeby tutaj pierwszą połówkę domknąć na swoją korzyść. Chociaż będą mieli jeszcze przynajmniej jednego fulla podczas tej pierwszej połowy.
widzieliśmy, że oni nawet fulla nie potrzebują, aby osiągać sukcesy. Poprzednio udało się. A to też jest prawda, pokazali to już raz w tym spotkaniu i mam nadzieję, że to nie ostatni taki popis ekipy FaZe. No jak najbardziej, są jeszcze szanse, aby pokazali, na co ich tutaj stać. Na razie spokojnie, to jest jedna z tych niewielu rund, jeżeli chodzi o to spotkanie, kiedy na przestrzeni pierwszych chwil tak naprawdę niewiele się dzieje, bo dotychczas jednak dużo agresji, pierwsze sekundy to przede wszystkim próba wymiany ognia, próba zdobycia przewagi, tym razem jednak widać zupełnie inne podejście, ale Rain dosyć indywidualnie, Karrigan z odpowiedzią, on wie, że tam ustawiony jest jeszcze snajper, ale Inter zreaguje ze sprayem, problemy 3-3. I na bombsite B tylko i wyłącznie Hobbit, Robs może mieć problemy timingowe, Robs jednak dostrzeżony przez Axila. Jeszcze ten granat dymny, który sprawia, że Hobbit ma przewagę, tę przewagę wykorzystuje. Nadchodzi jednak Broki za granatem palącym, nie będzie w stanie szybko zareagować. Jednoosobowa przewaga dla Flayers i coraz bliżej ten piąty sukces. Sukces. Może być i sukces. No tutaj widzę, że jakieś nowe wyrażenia, ale ty już jesteś po jednym meczyku, jakiś tam comeback, tak jak wspominałeś, był, dlatego absolutnie ci to wybaczamy. No ale dobrze, wróćmy do tego, co dzieje się w tym momencie w tej rundzie, bo jeżeli Robs zdobędzie tą eliminację, no to właśnie otwiera sobie drogę do bombsite'u. A Hobbit ma świadomość tego, Robs, skąd prawdopodobnie jego rywal przyjdzie, chociaż cały czas celowany z uporem maniaka w okolice długiej, a widzimy, że od shorta będzie podchodził Hobbit, ale Robs czuje gierkę, on naprawdę wie, co w tym momencie trzeba zrobić. Przeskakuje sobie teraz na dogodną pozycję. Doskonale wcelowany Robs. No i już muszą zacząć myśleć, chociaż czasu jest już naprawdę niewiele, jak rozwiązywać te małe problemy, z którymi się spotykają, bo to kolejna runda, gdzie jest przewaga, a mimo tej przewagi nie ma sukcesu, którego szukali. I tak jak wspominasz, zwycięstwo dla FaZe, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to już pewne. Teraz pojawia się tylko pytanie, jakim rezultatem to wszystko zostanie zakończone, ale FaZe na tych 8 punktach wydaje się nie zatrzyma. Oni tak naprawdę zwyciężając teraz mają olbrzymie szanse na to, aby pojawił się rezultat 10-4, a nawet 11-4. Absolutnie tutaj ciężko się z tym nie zgodzić. Patrząc przede wszystkim na to, z jakimi problemami borykają się zawodnicy Players, bo bardzo ładnie to wszystko tutaj uwypukliłeś, że oni nie potrafią wykorzystywać gry w przewadze. Natomiast FaZe, jak już zdobywa przewagę, to faktycznie tych rund nie oddaje. I na razie taki prognostyk, że ta runda numer 13 znowu wpadnie łupem drużyny FaZe. Już Hobbit wyeliminowany, Shiro z kłopotami. Nie, jeżeli tak gra snajper ekipy Players, to tutaj nie ma mowy o tym, żeby szczelnie pilnowany był bombsite B. Pogubieni są zawodnicy Players. I w tym momencie już bomba podłożona i piekielnie ciężkie zadanie przed Nafanym. Chociaż on jeszcze skacze, tutaj próbuje, szuka swojej szansy. No ale widzimy, że znajduje go Karrigan, który wykorzystuje teraz skrzętnie te skrzyneczki, wspina się po nich. No i łatwą eliminację udaje mu się zdobyć. No i Shiro, ważny moment dla niego, twist nieopodal, mocno poobijany, ale zastanawia mnie, czego Players tutaj jeszcze szuka. Tego czasu nie ma, Shiro jeszcze popełnił błąd, a teraz Karrigan znakomicie łapie rywala, próbuje zachować tę snajperkę Inters, ale to jest najgorsze możliwe zakończenie rundy dla drużyny Players. Jeszcze Axil stara się dołożyć coś od siebie, udało się dwukrotnie. Ale pamiętajmy, że jeżeli ktoś może mieć tutaj problem, rzeczywiście FaZe Clan może poszukać tej znakomitej okazji, aby już za parę chwil świętować rezultat 11-4. A to za sprawą nieco gorszego wyposażenia po stronie Players, chociaż tutaj jeszcze snajperka zakupiona. Pojawiają się jednak dwa FAMASy, nieco mniej granatów i co najciekawsze i zarazem najlepsze dla FaZe, tylko i wyłącznie jeden zestaw do rozbrajania. No wiesz co, jeżeli chodzi o repertuar Abby, to ja jedyną piosenkę, jaką znam, to Mamma Mia, więc no w tym momencie również do tego mogą nawiązać zawodnicy Players, bo mają ogromne kłopoty. Ja jestem też takim sceptykiem, jeżeli chodzi o jakieś szybkie rokowania, jeżeli chodzi o ostateczny wynik tego też pojedynku i ogólnie map, ale w tym momencie wydaje mi się, że FaZe już jest tak napędzone i grają tak dobrze w ataku, że nie wierzę, ażeby oni po stronie broniącej pozwolili drużynie Players na więcej niż podczas tej pierwszej połowy. Ja jestem przekonany, że FaZe tutaj rzeczywiście jest w tym momencie przede wszystkim drużyną pewniejszą, jeżeli chodzi o szukanie tego sukcesu. Players
Owszem, ma momenty niezłe, ale to, o czym dyskutowaliśmy w wielu przypadkach, problemy z graniem w przewadze. I mam wrażenie, że w tych decyzjach przez nich podejmowanych cały czas brakuje takiego przekonania, że to może się udać, że jesteśmy lepsi i możemy ryzykować. A Face w każdym przypadku, patrząc na poszczególnych zawodników, wiedzą i tutaj jest olbrzymia poprawa w stosunku do tego, co śledziliśmy w fazie grupowej. Kiedy obserwujemy te spotkania, to jest zupełnie inna drużyna, która wie, czego chce, ale przede wszystkim nie ma problemów z realizacją tych założeń. Twist łapie jeszcze Hopita. Kolejna walka dla Twista, ta również wygrana. Znakomita walka. Face, jestem pod wielkim wrażeniem tego, co prezentują, z jaką łatwością radzą sobie z rywalami, którzy są kompletnie bezradni, bezbronni. No i prawie że bezpunktowi. Bezpunktowi chyba, którzy już mentalnie po prostu przenoszą się na mapę kolejną, na mapę numer 2, którą ma być mapa de Mirage. Bo absolutnie tutaj, jeżeli chodzi o Inferno, kiedy po stronie broniącej robisz tylko 4 rundy, no to chyba nie można tutaj mówić o tym, żeby ekipa Players była w stanie jeszcze tą mapę wyrwać w tym momencie ekipie Face, chociaż no różne... Oczywiście scenariusze już były widywane, natomiast widzimy, co się dzieje na serwerze i ciężko tutaj upatrywać jakichś pozytywów. No i to jest jedyny pozytyw dla Shiro, tylko to są dalej eliminacje. Ale to było na mapie de Mirage, o ile się nie mylę. Natomiast to drużynie Players kompletnie nie pomogło. Jeszcze szuka swoich szans Shiro z AWP, ale on dzisiaj naprawdę sporo błędów. Na razie tylko 10 eliminacji zdobytych. Zawodnik, który powinien w defensywie robić olbrzymią różnicę w kontekście szukania eliminacji otwierających przede wszystkim, kontroli nad bananem, bo w tym miejscu często się pojawia, no nie jest widoczny. Trzeba to powiedzieć otwarcie. No i teraz Twist wysyłany na ten pierwszy ogień, ale też agresywnie starają się grać antyterroryści na fan i cały czas jest na tej podsadce, ale słyszał teraz to Twist, że skaczą za tym murkiem jego rywale, jednak... Dorzucony granat błyskowy, ale niestety nie udało się w tym momencie skontrować swojego rywala. Już banan przejęty i widzimy, jak agresywnie w tym momencie zawodnicy Players mogą sobie poczyniać, ale też grają z taką odrobiną zachowawczości, bo wiedzą, że gdzieś jeszcze w okolicach rampy może znajdować się rywal, chociaż chcą tutaj zawodnicy Face powalczyć w okolicach środka. No i Shiro będzie miał okazję, żeby fraga zdobyć. Dobrze wcelowany, trafia, ale jeszcze Axil musiał pomóc swojemu koledze, bo mimo wszystko Shiro najpierw trafia w nogi. Robs jest. Jednak teraz pięknie, Axil wyeliminowany, ale cały czas dobre ustawienie antyterrorystów. Tylko że właśnie to jest Robs, który nie ma zamiaru się zatrzymywać w tym spotkaniu. To już jest 16 eliminacji na koncie tego też zawodnika. Broken Bomb, słuchajcie, Inters całkowicie pogubiony w tej sytuacji. Jeszcze Robs, co teraz się dzieje? Co poczyniają w tym momencie zawodnicy Face? Nie no, Players jest już na kolanach, oni tego spotkania nie wygrają. No i to kolejna sytuacja, która tak naprawdę obrazuje nam... No i jesteśmy, moi drodzy, po tej błyskawicznej, absolutnie błyskawicznej pierwszej połowie i trudno się nie zgodzić, że absolutnie też pierwszej połowie ułożonej pod dyktando ekipy Face. Jeżeli Players jeszcze myśli realnie o tym, żeby do tego spotkania wrócić, to runda pistoletowa absolutnie musi wpaść na ich konto. No ale tutaj ustawienie nikogo absolutnie nie dziwi. Trójkowo pilnowany bombsite B, pod którym zobaczymy, czy za chwileczkę nie będą starali się zaatakować terroryści. No, Rain jako pierwsze z szansą wychyla. Ostatecznie udało się z pomocą Twista złapać Axila. Twist raz jeszcze, bomba pod kontrolą Face. Hobbit znalazł miejsce dla siebie. To jedna eliminacja, ale ta eliminacja nic a nic nie zmienia w kontekście powrotu do tego spotkania. Wszystko wskazuje nam już tylko i wyłącznie na błyskawiczne domknięcie. Hej sam dla tego też zawodnika, ale jeżeli chodzi właśnie o bombsite B, no to Twist pod tym BS-em, no mi się kojarzy ten duet Twist JKS z Intel Extreme Masters, natomiast teraz będzie to duet bardzo często widywany pod B w defensywie Rain oraz Twist, dlatego mogą mieć zawodnicy Players duże problemy, żeby gdzieś w okolice bombsite'u B się przedostać, ale też tak jak wspomniałeś, mogą mieć duże problemy, jeżeli chodzi o dobry rezultat na mapie numer 1. Potem oczywiście przeniesiemy się na mapę wyboru Players i tam muszą zagrać zdecydowanie lepiej. No ale na Mirażu akurat Face też potrafi zaskoczyć. To jest naprawdę dobry dzień dla nich. Jestem pod wrażeniem, jak duży progres zrobili w stosunku do tego, co prezentowali w czasie zmagań fazy grupowej, bo tutaj niesamowita przemiana drużyny. Oczywiście drużyny wciąż świetnej, nawet jeżeli chodzi o te kilka problemów w czasie fazy
zasadniczej, no ale teraz już zupełnie, zupełnie co innego możemy obserwować po stronie Pace. A za parę chwil kolejna szansa, aby błyskawicznie to wykończyć. Karrigan ze sprayem, Hopit odpowiada, Axil złapie coś dla siebie. No, trzy fragi zdobyte. Zobaczmy, może jeszcze na tym fullu będą w stanie się tutaj pokazać z dobrej strony, ale jeżeli ten full szybciutko wpadnie na konto ekipy FaZe, to prawdopodobnie za chwileczkę będziemy mieli po meczu i będziemy przenosili się na tego Miraża, o którym tutaj już nam wcześniej zdołałeś się wspomnieć. Ale zobaczmy, runda numer 18 i teraz na spokojnie players na pewno będzie chciało wszystko to rozegrać. Tutaj będą chcieli wprowadzić ten element, z którego może uda im się skorzystać, czyli właśnie taki powolny styl gry, którego players absolutnie jest dobrze wszystkim znany. Podejście apartamentami w wykonaniu Interza to prawdopodobnie będzie próba wywołania presji na rywalu w okolicy bombsite'u, aby tutaj zostały wyrzucone granaty, a potem miała być prawdopodobnie próba podejścia pod banan, ale na bananie teraz Karrigan dosyć ofensywnie, razem z nim Rain, i oni nie będą chcieli dopuścić tutaj rywala, więc ten atak musi skoncentrować się na bombsite'a. Jeżeli Hobbit wychyli za parę chwil pod konektorem, to może mieć spory problem, bo tutaj Broki, ale tutaj przede wszystkim Robs, który teraz ze sprayem dwukrotnie. Spora przewaga wybudowana. Jeszcze Broki podnieśli wyposażenie po rywalu, a więc nie ze scoutem, a teraz z Galilem. Axil z granatem odłamkowym. No i Shiro, wielka szansa dla niego. Świetny miał być ten granat, ale Broki mimo wszystko sobie poradził. Flash nie pomógł. Bomba do dyspozycji FaZe. No i już za parę chwil również i 14 punkt do dyspozycji strony broniącej, bez pieniędzy players i bez żadnej skuteczności, ale ta runda... Bo widzimy, że dobrze się wyspali, zjedli na pewno pożywne śniadanie i na razie wynik 14-4. Whis agresywnie pod drugim środkiem, Interz z odpowiedzią, Interz duże szanse, aby złapać jeszcze Brokiego, bo ten ma tylko 7 punktów zdrowia. Rain też pobijany, to jest próba gry na forsie, ale na razie wygląda obiecująco, jeżeli chodzi o stronę ofensywną. Robs, no mam wrażenie, że tej agresji tutaj jest aż nadto, przy czym rozumiem decyzję Robsa, on chce doprowadzić do przewagi osobowej, bo zdaję sobie sprawę, że tak mocno pobijani zawodnicy formacji defensywnej będą mieli problem, aby wygrać w tych bezpośrednich starciach. Karrigan też ucierpiał, zobacz. 7, 17 i 10. Tak prezentują się punkty zdrowia i tylko Robs wygląda solidnie pod tym względem. No ale to myślę, że akurat może być argument, który kto wie, przeważy może szale zwycięstwa na korzyść ekipy FaZe, chociaż oni w tym momencie troszeczkę będą zaskoczeni. Karrigan na daleko, za chwileczkę będzie tutaj dorzucony granat błyskowy. Dziwna decyzja, dlaczego się w tym momencie nikt nie odwrócił w kierunku Karrigana? Zostaje na Fany oraz Axil i no tutaj mówiliśmy o tym, że te punkty zdrowia działają na korzyść drużyny players, natomiast cały czas jest Robs w grze, no i cały czas Broki, Rain oraz Karrigan. A po stronie drużyny atakującej tylko na Fany i Axil, którzy za chwileczkę będą mieli bardzo ciężkie zadanie, mimo iż ich rywale są mocno poobijani. Axil może mieć problem dostrzeżony przez Reina na Fany. Szybka reakcja na Fany, dwukrotnie Rob znowu! Tak jest! Tak jest, może teraz nie w klaczu, ale pomocy Karrigana nie potrzebował, ten czekał jeszcze za granatem dymnym Robs. Nastroje w drużynie też są odpowiednie, ale jakie mają być, kiedy w tym momencie po prostu miażdżysz swojego przeciwnika? No i za chwileczkę będziesz cieszył się z tego, że pierwsza mapa wpadnie na twoje konto. Oj, dawno, dawno w ramach tutaj 15 sezonu ESL Pro League nie widzieliśmy takiej jednostronnej mapy. No może to starcie pomiędzy Ants i Fnatic można nazwać jednostronne. Już myślałem, że chciałeś opowiedzieć o dwóch mapach DDoS 2 w wykonaniu X-Comago. Nie, nie, do tego akurat nie chciałem wracać, ale chciałem wrócić pamięcią do tego, co działo się o 15, bo tam co prawda rezultat 16-12, ale tak naprawdę w pełni zdominowane to wszystko było przez antyterrorystów. Bo raz jedni sięgali po serię 12 punktów z rzędu, a raz drudzy po serię 12, ale z jednym miejscem dla przeciwnika, więc tam defensywa w pełni zdominowała, natomiast rzeczywiście rezultat, którego tutaj mało kto mógł się spodziewać. Liczyliśmy jednak na bardziej wyrównaną walkę, a ta, no oczywiście, players by chciało
Funny Players by chcieli, ale FaZe po prostu nie dopuści. A przede wszystkim Robs, który znowu fenomenalnie rozpoczyna nam tą rundę, ale też widzimy, jak już mocno oberwali tymi granatami zawodnicy Players i prawdopodobnie za chwileczkę możemy mieć po meczu. Chociaż tutaj jeszcze będzie ten element zaskoczenia. Teoretycznie Inters próbuje, ale to jednak Karrigan i jeszcze bomba w takim miejscu upada, że no naprawdę będą ogromne problemy. Chociaż Axil z eliminacją jeszcze wskakują głębiej do bombsite'u. Tylko 23 punkty zdrowia Ushiro, 3 HP u Axila. To musi być za chwileczkę po tym meczu. Broki dorzuca tego nade'a idealnie do basenu. Shiro jeszcze próbuje, dwoi się i troi, ale nie ma takiej możliwości, nie ma podjazdu.